Bratislava. Stanie jest auto. Niestety menu polskiego nie ma. Trzeba będzie zorganizować. Ale twardziel jest. No i na tych 19-kach. Chociaż mówią, że między 19 a 18 to nie ma różnicy. Ale też 255 gumy, no to też robi swoje. Czemu ja tu pojechałem? Chyba trochę się zapędziłem. Żeby płyty rzucili, bo widzę, że płyty nie ma. Pokaż, druga. Jeszcze raz. Hamulec wciśnięty? No tak, hamulec trzeba wciskać. Już jest włączony. Nie, te czarne posypiki mi się podobają w samochodach. Tak. No, bardzo fajne. On ma też tutaj podświetlenie? Chyba tak. Takie w nocy? Też fajna rzecz. Po kodzie tak. W nocy jedziesz, to właśnie takie fajne podświetlenie. Nie wiem, czy on na czerwono, chyba też na czerwono ma. Plastiki nieporysowane, nic nie zniszczone. Drążek zmiany biegu, półki. Te skóry nie wytarte, nie? Nic, no po prostu nic, naprawdę. Auto. Plastik. Czuć takie ten, wiesz? Weźmy. Mostarcy start stopa, tak? Tak. Możesz wyłączyć, nie? Tak, też jest to wyłączenie od razu. Znaczy powiem ci, przy benzynie... Aha, no jak nie jeździsz dużo... To... Dzień dobry wszystkim.
Mamy wtorek, 15 sierpnia. U nas święto. Niemcy pracują. Przynajmniej ci z północy. Bo Bawaria świętuje. Jesteśmy w Wardenburgu. Miejscowość się nazywa Wardenburg, czyli jesteśmy w Wardenburgu. W Aura. Automobile. Kiedyś tu już kupowaliśmy Audi A4 B7 z przebiegiem około 50 tysięcy. A dzisiaj jesteśmy z panem Tomkiem, kupujemy tę oto A5. Ma chyba 77 tysięcy przebiegu. Jeden właściciel, pani. Auto było w leasingu prywatnym przez 3 lata. Pierwsza rejestracja 2014. Rok produkcji też 2014. Po 3 latach pani postanowiła się tego auta pozbyć. Pewnie kupiła następne. I tak oto pan Tomek stanie się właścicielem tego auta. Bezwypadkowe. Nielakierowana blacha. W czerwcu 2017 roku, bo mamy raport tego auta z serwisowania, z napraw w Audi, lakierowany był tylny zderzak. Plastik. No pewnie jakieś zadrapania. Poza tym auto bez zarzutu. Nawet jak widzieliście, nieprzygotowane do sprzedaży, bo świeżo przyjęte. Nie było jeszcze na serwisie. Tutejszym nie było też myte. Tak jak po prostu stoi, tak jest teraz sprzedawane. Widzicie tylko zestaw. Przepraszam, mała pomyłka. 74 tysiące. Tam na szyldzie 73 950, tutaj 74 tysiące. Auto nie ma ważnego przeglądu technicznego. Pierwsza rejestracja tego auta była w maju 2014 roku. W maju 2017 ten przegląd stracił ważność, no więc w związku z tym auto musi przejść jeszcze przegląd techniczny, żebyśmy mogli tutaj tym autem wyjechać legalnie z Niemiec. Z nowym przeglądem. W tej chwili jest dopinana transakcja, bo pan Tomek zdecydował się na zakup tego auta. Wyjściowo 27 tysięcy. Chciałoby się do 700. 27 450. Po krótkich negocjacjach 27 tysięcy w cenie, również przegląd techniczny. Po zapłacie auto pojedzie sobie na przegląd. My na śniadanie. I kawę. Po powrocie odbierzemy auto i... No i cóż. Do domu. Ostatnie ujęcie, tym razem nie ze stacji benzynowej, ale z postoju na trasie. Jesteśmy po pierwszych 200-250 km. Jedzie się rewelacyjnie. A o ciebie wam powiem jeszcze tylko tyle, że opony letnie 2014 roku z 4,5 mm, 4, także chwilę jeszcze można pojeździć. 27 tysięcy to cena, za którą pan Tomasz kupił to auto.
papiery, czyli dokumenty auta. Przyjdą pocztą, firma ta przetrzymuje swoje dokumenty, dokumenty swoich aut, przetrzymuje w banku, więc pan Tomasz auto kupił, zabrał kluczyki, zabiera auto, a dokumenty przyjdą pocztą. To nie jest nic nadzwyczajnego, dość często spotykane rozwiązanie w firmach takich jak ta, w której kupowaliśmy dzisiaj Audi, czyli takich dość dużych, dość bogatych, które mają dużo aut na placu, powiedzmy klasy premium. To tyle. Do zobaczenia.